Będą zmiany na rynku nieruchomości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce ułatwić przekształcanie budynków biurowych i handlowych na cele mieszkalne. Zmiany mają zwiększyć dostępność mieszkań. Przez pandemię i wzrost popularności pracy zdalnej coraz więcej biur pustoszeje. Podobnie też wiele dużych sklepów zaczyna świecić pustkami z powodu sprzedaży internetowej. Równocześnie na rynku brakuje mieszkań. Problem pogłębił napływ uchodźców z Ukrainy. Resort Rozwoju i Technologii chce ułatwić przekształcanie nieruchomości biurowych i handlowych na cele mieszkaniowe. Organem decyzyjnym w takich sprawach ma być samorząd, informuje minister Waldemar Buda. To samorząd będzie podejmował decyzje i uchwały. Będzie wskazywał, który teren pomimo wskazania w planie bądź studium przeznaczenia na usługi albo na obiekt galeryjny, handlowy, będzie mógł być poddany konwersji na rzecz mieszkalnictwa. Dzięki nowym przepisom na rynku ma pojawić się więcej mieszkań komunalnych. Samorząd, wydając zgodę na przekształcenie przez przedsiębiorcę nieruchomości handlowej czy biurowej na cele mieszkalne, będzie miał prawo do zakupu 5% nowo powstałych mieszkań, informuje wiceminister rozwoju Piotr Uściński. Gmina będzie miała możliwość na preferencyjnych warunkach pozyskania do 5% powierzchni nowo powstałych lokali mieszkalnych. Te preferencyjne warunki to zakup za 50% kosztów budowy takiego lokalu. Samorządy będą mogły się też starać o rządowe wsparcie na zakup tych mieszkań. Nowe lokale mają też spełniać wszystkie standardy. Nie pozwolimy na tak zwaną patodeweloperkę, mówi minister Piotr Uściński. My z jednej strony pozwalamy ominąć procedury planistyczne, z drugiej strony w pewnych sytuacjach dopuszczamy rezygnację z decyzji budowlanej i ze zgłoszenia, ale to nie znaczy, że inwestor ma nie przygotować mieszkań zgodnych ze standardami, jakie są przewidziane w polskim prawie. Każdy krok w kierunku zwiększenia ilości dostępnych mieszkań jest potrzebny, mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. Spowoduje on obniżkę cen mieszkań oraz zwiększy się ich ilość na rynku dla osób, które zakładają rodzinę, mają rodzinę albo które po prostu szukają własnego mieszkania. Nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą obowiązywały tylko przez 2 lata. Specustawa ma rozwiązać obecne problemy na rynku mieszkaniowym w Polsce.